Jest to druga część, pierwszą możesz zobaczyć, tutaj ci się w karcie wyświetla. Tam są wytłumaczone wszystkie zasady oraz początek wielkiej batalii na mapie Polski. Doradzam najpierw zobaczyć tamten film, a dopiero potem przejść do tego. Jeszcze taka informacja, modyfikacja, na której gram, jest autorstwa tego człowieka, także możesz wejść na jego kanał, dać mu suba i podziękować mu za super robotę. A teraz przechodzimy po prostu. Część druga, tak nam się prezentuje nasza mapa z potężną Lechią Gdańsk. Losujemy zespół i będzie to Resowiak. No i jak widzimy, nie będzie żadnego nowego pojedynku, tylko to jest po prostu atak na kolejne ziemie niczyje. No i co za tym idzie, mamy upgrade Sebastian Thiel do 68 overalla. Mamy Śląsk Wrocław, dawno go nie było. Śląskowi bardzo się nie spodobało, że tutaj rywal, no nie wiem czy z zamiedzy, ale no, że jego rywal się tutaj rozrósł. No jak bardzo kibicuję Ślęzy, no bo fajnie się rozwijali, jakoś tam fajnie budowali swoją historię, to ja jednak nie wierzę, że wygrają ze Śląskiem. No dokładnie, 2-0. Do Śląska dołączył ten Wojciechowski ze Ślęzy, który no niesamowicie się rozwinął, ma 68 overalla. Szkoda, żeby taki zawodnik się marnował, także zrobimy sztuczkę, że ustawimy Śląskowi dwóch napastników. No i to nawet wyjdzie na plus, no bo Schwarz tutaj zastąpi, nie wiem, Olsena na przykład, no i tu sobie wejdzie ten Wojciechowski. No ale ciekawa strategia Śląska, no poczekali aż słabszy rywal zajmie te, powiedzmy, ziemię, które on też by chciał zająć, no a potem ich zaatakuje. Autentycznie mi jest przykro, że Ślęza Wrocław odpadła. No ale my się nie przejmujemy, imperializm cały czas trwa i wylasuje nam się po raz pierwszy Warta Gorzów. No przyfarciło im się, no bo strzelają w dół i strzelili się między Lechię, Zieloną Górę, a potężną Pogoń Szczecin. Oczywiście te tereny sobie przejmują. A Kamil Walków dostaje upgrade. Również po raz pierwszy w naszej zabawie Termalika, Bruk, Betnik, Ciecza. No i oni też bezpiecznie przejmują teren, całkiem duży, tak czterokrotnie większy od tego, co mają na początku. I pan Rajko Rep z upgrade'em i ma aż 70 overalla. Karkonosze, Jelenia Góra. W sumie ładny herb mają. No i jak widzimy, nie trzeba się wysilać, jest to przejęcie terenu. I korzysta na tym Łukasz, sierpi na 64 overalla. O proszę, znowu będzie Warta Gorzów, tam chyba z 3 tury temu ostatni raz byli. No ale panowie, co wyście zrobili? Czemu wy atakujecie Pogoń Szczecin? Przecież wy nie macie szans. Tak zwane łatwe tereny dla Pogoni Szczecin. No dokładnie, Biczak Cian. Na pewno źle to przeczytałem, przepraszam. 2-0 dla Pogoni. No i raczej tutaj nie będę robić transferów. Mamy Sandecję Nowy Sącz, która pokonała Puszczę Niepołomice. Tutaj jak widzimy, jest to próba agresywnego wbicia się w Termalikę i to może być ciężkie zadanie. No ale Sandecja już jedną niespodziankę zrobiła, jak będzie tym razem. Ajajaj, ledwo co, ale przegrywają. Z, już chciałem powiedzieć, Wiatkami, nie wiem dlaczego, ze Słonikami, 1-0 po bramce Pol Jarusa. Także szkoda, bo Sandecja miała jakieś tam predyspozycje, aby namieszać. Warski tutaj się łapie, Stasik również, overall lepszy od Wolskiego, no ale Meszanowicz już nie jest lepszy od Fassbendera czy Poznara. Można powiedzieć, że stal mielec między młotem a kowadłem. Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Bezpieczny ruch, nie zaatakowali ani Legii, a czy Legii by nie zaatakowali, bo oni tutaj Polonia wadzi, no ale wiecie o co chodzi, no. I ten ruch dał upgrade Jakubowi Apolinarskiemu. Znowu mamy Śląsk Wrocław, aktywny w ostatnim czasie. Musiałem się upewnić, czy nie atakują Karkonoszy, ale nie atakują, biorą ziemię za darmożkę. I przy okazji ulepszają Erika Exposito do złotej karty, 75 overalla, jak tutaj widzimy. No i nie ma co ukrywać, Śląsk nam się tutaj zrobił dosyć potężny. Górnik Łęczna przed nami. No górnik, który też ma całkiem fajne terytorium, które im chyba się nie podoba i chcą je stracić, bo atakują Jagiellonię Białystok. Nie to, że nie wierzę w Górnik Łęczny, ale... No ale nie wierzę, no dobra. No ale może się zaskoczy i Jagiellonia przegra, zobaczmy. Oj, 3 bramki Jesusa i Maza, 3-1, no rozwalona Łęczna. No z Górnika Łęczna Durmusz na pewno się przyda Jagiellonii. No i Klemens, no lekko lepszy od Matysika, ale jednak lepszy. Mocny kawałek terenu zostaje przejęty przez Jagiellonię.
No i patrz, znowu ten Śląsk-Wrocław, jakie on ma parcie. No mocne ma parcie, mocne. Na Piast Gliwice, który nam tutaj też się ładnie rozrósł. Do tej pory, tak czysto teoretycznie, patrząc na gwiazdki, jest to chyba najciekawszy mecz. Obie ekipy mają po 5-20 minut, nic się nie dzieje. Dobra, przechodzimy do wyniku. I to Śląsk-Wrocław po bramce Klimali, który wszedł z ławki, wygrywa. Mocne transfery. Czerwiński 68 overalla, Plach 69. No i przede wszystkim Damian Kądzior 73. I dosłownie każdy z tych piłkarzy przyda się Śląskowi. Kądzior na prawą stronę, na bramkę Plach 5 overalla lepszy od Leszczyńskiego. No i tutaj za Petkowa wejdzie sobie Czerwiński. No Śląsk ma teraz lepszą po prostu jedenastkę. To była naprawdę mocna solówka. No i teraz mocno się powiększy Śląsk. No zobaczcie, jaki Śląsk-Wrocław jest teraz naprawdę wielki. O proszę, GKS Bełchatów, jego jeszcze nie było. No na pewno będzie jakiś pojedynek. No i ten zawijas tutaj, jak widzimy, spowodował, że GKS Bełchatów atakuje Raków Częstochowe. Jakoś tego nie widzę, tego spotkania. No ale zobaczmy, może jakoś niesamowicie się zaskoczę. No nie, 4 do 0, 4 bramki z Wolińskiego. To było łatwe. Raków tym samym przejmuje tereny GKS-u Bełchatów. Po raz pierwszy drużyna z Poznania. No bo ja chcę, żeby tutaj te tereny były przez kogoś zdobyte. Patrząc tutaj, tak sobie przyciągniemy, no to sobie wezmą te tereny. Także, cyk. No teraz którego ulepszyć? A, Karlstruma, bo jest dłużej w klubie. No i teraz ma 74 overalla. Okej, okay, Lechia Zielona Góra. Zobaczcie, ależ teraz sprankowali Pogoń Szczecin. Ja mówiłem, że Pogoń Szczecin chce tak po zachodzie Polski sobie chodzić, nie? A tu nie ma tak, cyk, Lechia Zielona Góra ich odcina. No i mają całkiem duże terytorium. Szkoda tylko, że są Lechią Zieloną Górą i prawdopodobnie przy najbliższej okazji stracą całe swoje ziemie, jakie zdobyli do tej pory. No ale może Jakub Babi ich uchroni od porażki, ma już 60 overalla. Oho, wspominałem o Pogoni Szczecin. Pogoń na razie, jak tutaj widzimy, postanowiła nie napastować Lechi Zieloną Górę i postanowili sobie wziąć tereny za darmożkę. Kamil Grosicki z kolejnym upgrade'em, ładnie, ładnie, elegancko high. Ale dawno w sumie znowu nie mieliśmy żadnej krwi, żadnego pojedynku, takiego mięsistego. Także proszę mi tutaj coś wylosować. Kotwica, Kołobrzeg. Nie ruszamy się za daleko. I Kotwica, chyba widząc co tu się dzieje, postanowiła wziąć ostatni kawałek nadbrzeża Morza Bałtyckiego i się spróbować delikatnie wzmocnić. A dokładnie Kubę Rzeźniczaka, który ma 69 overalla. To jest naprawdę porządny środkowy obrońca. Oho, wylosował nam się Raków Częstochowa, który ma ochotę poznęcać się nad słabszym i atakuje KKS Kalisz. No mega mocnych przeciwników sobie Raków wybiera ogólnie. Ja bym naprawdę chciał zobaczyć mega niespodziankę, ale nie wierzę. O nie! W karnych prawie! W karnych prawie przegrał Raków Częstochowa z KKS-em Kalisz. No cóż, KKS-iku Kalisz, z bólem serca usuwam cię z mapy. A Raków Częstochowa poszerza granice. O! Zawisza Bydgoszcz po raz pierwszy. No i mądrze, bardzo mądrze, nie ma co rzucać się na głęboką wodę. A Jakub Bojas dostaje upgrade i ma całkiem fajny overall jak na czwartą ligę, 62. W końcu odzywa nam się po dłuższej przerwie Legia Warszawa. Ja już myślałem, że wybrali przemoc względem Polonii Warszawa, ale zobaczcie, jak niewiele brakowało. I atakują Pogoń Grodzisk Mazowiecki. KKS Kalisz był bliski niespodzianki. Czy Pogoń Grodzisk Mazowiecki też to zrobi? No Diaz strzela bramkę i 3 do 1 ostatecznie Legia wygrywa. No ale że akurat musieli tak trafić, no i ten herb, nie wiem, tak musi być ustawiony chyba, no bo no ta Polonia Warszawa, nie ukrywam, trochę przeszkadza. Nie to, że coś sugeruje. Ruch Chorzów, który ewidentnie tutaj zaczepił Górnika Zabrze. Wielkie derby Śląska w naszym imperializmie. Kto będzie górą? I górą będzie Górnik Zabrze. 2 do 0 po bramce Janży i Musiolika. Podstawski, Starzyński i Długosz dołączyli do trójkolorowych. No ale jak widzimy, do wyjściowej jedenastki nikt tutaj się nie przyda Górnikowi. Hutnik Kraków, jego też długo nie było. No trzeba było to przymierzyć i jak widzimy, połasili się na Raków Częstochowe. No ja nie wierzę, ten Raków w końcu zagra z kimś, co ma, nie wiem, jedną gwiazdkę chociaż.
Nie no, Raków Częstochowa to jest ten chłop w szkole, co podchodził do ciebie, sprzedawał ci mukę i mówił, że masz mu oddać kanapki. No i 2-0 i Ivi Lopez, łatwiutko. Całkiem spory teren, no i w ostatnich turach Raków nam się mocno rozrasta i to bardzo. Lechia Zielona Góra. No, ci to też mądrzy są, atakują Pogoń Szczecin. Jakby ci to powiedzieć, Lechio, to chyba nie był najlepszy pomysł, no bo dokładnie 2-0, Pogoń bez większych problemów. No i Pogoń znowu się mocno nam rozrasta. Terytorialnie chyba największy klub, no ale no nie ukrywajmy, no też tutaj w tej części Polski, no nie licząc teraz Lecha Poznań, no nie było zbyt wielkiego zagrożenia dla Pogoni Szczecin. No proszę, wspomniałem o Lechu Poznań, wylosował nam się Kolejosz, no i Lech zaczął grać w naszą grę, wolne tereny przejmują sobie. I po raz drugi upgrade'ują sobie Jaspera Karsztryma. Podhale, nowy targ, to mogą albo zaatakować Termalikę Bruk Bedniecieczu i umrzeć, albo tak eksterytorialnie spróbować zaatakować Podbeskidzie Bielsko-Biała, albo wziąć sobie bezpański teren na wyłączność dla nich praktycznie. No i zrobili to, co mówiłem o Podbeskidziu, czyli ich tutaj atakują. Przypominam, bo niektórzy mogliby zapomnieć, Łukasz Piszczek gra w Podbeskidziu. Ojojoj, ledwo co, ale Podbeskidzie wygrywa. No i w gwoli wyjaśnienia, teraz Podbeskid jest takim, powiedzmy, eksterytorialnym zespołem, ale będziemy atakować z tego terenu, gdzie jest ich, tak powiedzmy, stolica. Ej, jeżeli jeszcze oglądasz ten film, to chyba ci się podoba, więc możesz zostawić subskrybera, no bo w tym momencie ilością subów gonimy populację brytyjskich wysp dziewiczych, jak widzisz, no jeszcze troszeczkę brakuje, no dosyć dużo, więc fajnie by było, jakbyś mi pomógł osiągnąć ten cel, a jeżeli ja cię nie przekonałem, no to może mój kotek cię przekona, Słoneczko, przywitaj się Słoneczko z widzami, jest to naprawdę urocze kocie, które mi się tu wyrywa i bardzo nie chce być przed kamerą. Ona nie lubi być przed kamerą. No dobrze, już, przepraszam. Cześć, jestem Słonecz, ja jestem Rafiś. Kurde, ale ten Lech Poznań nam się ostatnio trafia. Ale jak widzimy, oni na razie na spokojnie nie chcą się bawić jakieś niepotrzebne dyskusje, jakieś niepotrzebne wojenki. Oni sobie biorą tereny. Przy okazji upgrade'ując cały czas Jaspera Karsztruma, teraz 78 overalla. Oho, no i mamy Kotwicę Kołobrzeg. A mówię oho, no bo tutaj mają i Pogoń Szczecin, i Lechia Gdańsk, ale ewentualnie mogą jeszcze w dół uderzyć i wziąć tereny niczyje. No nie w morze, nie w morze, no gdzie ty uderzasz? No głuchy jesteś, Kotwico? No ledwo co, jak widzimy na środku herbu jest strzałek, ale atakują ziemię niczyją. No i teraz Jakub Rzeźniczak jest łakomym kąskiem dla niejednego zespołu biorącego udział w naszym imperializmie, no i wygląda jak za najlepszych lat. No, najwyżej co miał to 70, czyli teraz wygląda najlepiej. Narzekałem na te poznańskie ekipy, no i nam tutaj Warta się odzywa. Ach, trafili i nie zaatakowali Lecha Poznań. Nie no, te granice są fatalne, weźcie, podbijcie tą Wartę, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Dawid Szymonowicz, 70 overalla, również bardzo fajny środkowy obrońca. I wylosuje nam się Legionowia, myślałem, że Legie zaatakują. Dominik Kunca z szalonym upgrade'em do 59, LKS Łomża. Może ktoś kogoś w końcu zaatakować? Denis Gojko z upgrade'em miało być 61, zrobiło mi się 62, czy to jakieś ważne jest? Chyba to nie ma większego znaczenia. Oho, coś będzie mocnego, będzie to Legia Warszawa, atakująca Polonię Warszawa, no tutaj nie ma innej możliwości. Faworytem Legioniści, ale mecze derbowe rządzą się swoimi prawami, ale tym razem bez niespodzianki, Legia 2-0. Nie, no tej Legii się nikt nie przyda. Legia w tym momencie będzie mieć ciutkę ładniejsze granice. No ale z tych najmocniejszych ekip w Polsce, no to Legia póki co wygląda najgorzej. No i po raz kolejny Warta Poznań. Tu żadnej linijki przystawiać nie trzeba, oczywiście jest to tak na Pogoń Szczecin. No tak czysto teoretycznie, aż tak bardzo poziomem się nie różnią obie ekipy. Mimo wszystko, gdyby Pogoń przegrała, delikatnie zostałbym wgnieciony w fotel, no wychodzą na prowadzenie, no i wygrywają 2-0. I z Warty w Pogoni mamy Pikryla i Żrelaka na ławce i Szymonowicza wyjście w 11. No, Pogoń ma strasznie dziwne granice, to jest wkurzające, Pogoń musi to przejąć. Elena Toruń, dawno nie było, tu będzie przejęcie ziemi niczyjej, blisko Zawiszy Bydgoszcz. I pan Mateusz Szwoch z fajnym upgrade'em już ma 71. Oho, Raków się wylosował. Ale tutaj dookoła nie ma żadnego zespołu półgwiazdkowego, więc ja nie wiem jak to będzie.
No tak, wezmę sobie wolny teren. Tutaj najwyżej oceniony był Plavšić, no i dostał upgrade do 77 overall. Jak coś, to jestem następnego dnia, a my przechodzimy do kolejnego losowania, do kolejnego zespołu. Coraz mniej mamy ich na kole i wylosuje się teraz pod Beskidzie Bielsko-Biała, która, jak tutaj widzimy, atakuje Górnika Zabrze. Tradycyjnie przypominam, że w Górniku Zabrze gra Łukasz Piszczek, ale to pod Beskidzie wychodzi na prowadzenie. Chciałem już powiedzieć, że Górnik jest faworytem, ale ostatecznie Zabrzanie wygrywają 2-1. Co za tym idzie, do Górnika przychodzi Tomasik oraz Merebaszwili. Oni raczej Górnikowi się nie przydadzą. No ale już Łukasz Piszczek na środkową obronę oceniony na 75 zdecydowanie się im przyda. Polonia Środa Wielkopolska chyba jako jedyny zespół, który do tej pory się nie wylosował z tych dostępnych na kole obecnie. Myślałem, że zaatakują Lecha Poznań, ale oni atakują były tereny Warty Poznań. No nawet strzałki, znaczy linijki nie trzeba przykładać. Tu widzimy, że to jest atak na, no, wielką Pogoń Szczecin, która wbija się w Wielkopolskę. Łubu dubu, wiadomo co dalej. Ja raczej nie widzę tutaj przyszłości dla Polony, no ale... CO?! Jakim cudem Polona Środa wygrywa z Pogonią Szczecin, ja... Zatem Benedikt Zech, Dawid Szymonowicz oraz przede wszystkim Kamil Grosicki oceniony na 79 przechodzą do Polony Środy Wielkopolskiej. Co? No tak się aktualnie prezentuje skład Polony Środy. No mamy tutaj prawego obrońcę, no tutaj możemy środkowego dać, to wygląda lepiej. No to... nie... Jakim cudem oni wygrali? Przecież to się nie utrzyma w ogóle. I teraz, żebyśmy wszyscy to zobaczyli. Pogoń Szczecin, jej herb jest usuwany. Ich tereny stają się takie, powiedzmy, różowe. Wygląda to naprawdę fajnie, ale w mojej opinii to nie ma szansy się utrzymać. Ewentualnie, gdyby Kotwica Kołobrzeg zaatakowała Polonię, tam jest Rzeźniczak, Polonia mogłaby wygrać z tą Kotwicą. Wzięliby sobie Rzeźniczaka. Tutaj by sobie wzięli teren, nie wiem, Grosicki by został ulepszony, no ale to jest szansa też dla Lecha Poznań, no bo teraz mają, no, teoretycznie dużo słabszego rywala. Tego dosłownie nikt się nie spodziewał. Wszyscy byli w totalnym szoku. No i Lech Poznań nam wkracza do gry. Ciekawe, czy zaatakują tą Polonię Środę. I jak tutaj widzimy, zaatakują Miedź Legnicę. No ale jedną niespodziankę ze strony Miedzi już widzieliśmy. Przed chwilą Polona Środa wygrała. Ajajaj, Karsztrum, który ma 78 overalla, strzelił jako jedyny bramkę dla Lecha, tylko 1-0. No szkoda, blisko było kolejnej niespodzianki. Każdy się przyda, za Murawskiego wejdzie sobie Dąbrowski, za Mrozka Diodis, a za Andersona Kirkeskow, 68. Korona Kielce, zmieniamy kierunek i odważna decyzja, bo atakują Raków Częstochowa. Raków w końcu się zmierzy z drużyną, która ma więcej niż pół gwiazdki oceny. Też Korona lekko wzmocniona byłych zawodników Wieczystej Kraków. O! Nie, nie wierzę. Jeszcze Iwi Lopez nie trafił karnego. Co tu się teraz dzieje? Wow, 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 wow. Dwóch faworytów odpada, Raków Częstochowa teraz i przecież Pogoń Szczecin. I po tym filmie na to wychodzi, że Raków to ten typ człowieka, który tylko słabszego potrafi bić. Serio, nie mam pojęcia, kto w tym imperializmie wygra. Ale wiem, że do Korony przechodzi Vladan Kovačević, Iwi Lopez oraz ulepszony Plavšić. A tak to się nam prezentuje w Kielcach. Stal Mielec, jej jednak, jak kojarzę, też jeszcze nie było. I to jest atak na Termalikę. Gwiazdkowo wyrównany pojedynek, obie ekipy mają po 2,5 gwiazdki, a ostatecznie wygra Termalika, pewnie 2-0 ze Stalą Mielec. Kurde, 3 mecze z rzędu i 3 ekipy z ekstraklasy nam odpadają. Tym samym Termalika przyjmuje Matrasa, Gettingera oraz Macieja Domańskiego. Nie ruszamy się aż tak daleko, Motor Lublin. Jak widzimy, postanowił on zaatakować Resowie. Kolejny, mniej więcej wyrównany pojedynek nam się tu szykuje, ale chyba delikatnie z przewagą na klub z Rzeszowa. Teraz strzelają bramkę w 6 minucie i ten wynik się nie zmienił. I do Resowi przechodzi Rudol, Janicki oraz Patryk Małecki. I tylko Małecki wylądował w wyjściowej 11. O, akurat patrząc na mapę pomyślałem o Olimpii Elbląg. No i postanowili zaatakować teoretycznie chyba słabszą ŁKS Łomżę. Po faworytem Olimpia Elbląg druga liga, ŁKS Łomża liga czwarta i Olimpia wygrywa 2-0.
Ale w sumie miało to sens dla Olimpii, bo sprowadzili Gojko. Olimpia nie ma żadnego innego prawego pomocnika i też jest najlepszym już piłkarzem tego klubu. I jeszcze Kuźma na środkowej pomocy nam się tutaj zameldował. Jakby Olimpia się postarała i miała troszeczkę szczęścia, no to mają naprawdę multum tutaj wolnych terenów, które aż proszą się, żeby je przejąć. Przenosimy się na drugi koniec Polski. GKS Tychy chyba też po raz pierwszy. I stoją między Młotem a Kowadłem. Albo Wielki Śląsk Wrocław, albo również silny Górnik Zabrze. Straszna pikseloza tutaj jest, no ale wychodzi, że to jest atak na Górnik Zabrze. No i teraz pytanie, czy kolejna drużyna z Ekstraklasy odpadnie z imperializmu? I uwaga, nie, pewnie trójkolorowi wygrywają z GKS-em Tychy 3-1. Górnikowi przydał się w zasadzie tylko Bartosz Piączka, który jest o overall lepszy od Musiolika. No i proszę, proszę, Polonia Środa Wielkopolska i mądre posunięcie Środy atakują w ziemię niczyje. Są teraz masakrycznie dużym terytorium. I upgrade'ują Kamila Grosickiego na 81, pierwszy zawodnik, który przebił barierę 80 w naszym imperializmie. Górnik Zabrze, mieliśmy go przed chwilą w akcji. Oni mają tutaj obok siebie wolny teren, wylosowała się ta strzałka i dokładnie ominęli ten wolny teren i zaatakowali Koronę Kielce, która przecież wygrała z Rakowem Częstochowa. Gwiazdkowo wyrównany pojedynek. No i zaraz się okaże, czy to nie był przypadkiem błąd, że Górnik nie wziął sobie wolnego terenu. I po karnych Korona Kielce wygrywa z Górnikiem Zabrze 4-3. Po karnych. O kurde, co tu się dzieje? Korona pozyskuje na prawą obronę Borisa Sekulicia, Lukasa Podolskiego, no i przede wszystkim Łukasza Piszczka na środkową obronę. Wow, Korona ma naprawdę bardzo ciekawy skład. Jagiellonia Białystok, jej też dawno nie było. Jak widzimy, oni na spokojnie przejmą sobie ten teren. A Jesus Simas dostanie upgrade, no jest o krok od tego, aby stać się złotą kartą. GKS Jastrzębie chyba też jeszcze nie było. Oni przejmują teren. Ricardo Vaz z fajnym upgrade'em do 68. No ale patrząc, jakich tutaj mają sąsiadów dookoła, jakby no nie wydaje mi się, że tutaj coś pomoże ten upgrade. Legia Warszawa, dawno nie było. I zdecydowali się na wytoczenie działu Jagiellonii Białystok. Legia na początku mogła być faworytem i Josue w pierwszej bramce, więc na razie wychodzą na prowadzenie, ale mam wrażenie, że troszeczkę zaspali. Zobaczmy, 3-3 i Jagiellonia wygrywa w karnych z Legią Warszawa, ależ szalony mecz. Durmusz strzelił dwie bramki. Wow, wow, wow. No Jagiellonii zatem przechodzą Paweł Wszołek, Gil Diaz na drugą stronę pomocy. No i przede wszystkim Josue 76 overalla. Tutaj jeszcze Pekard mógł przejść. No bo tutaj jest Jesus Imas na ataku, wyżej oceniony. No i w tym przypadku tu jest Josue, tu jest Gil Diaz, a tu jest Wszołek. Tak jak mówiłem, Legia troszeczkę przyspała nasz ten imperializm. Mało co robili, trochę tam tego Josue wzmocnili. No ale mimo wszystko to nie wystarczyło, aby pokonać potężną Jagiellonię Białystok. A tymczasem Termalika, która tutaj ledwo bo ledwo, ale jak widzimy, przejmuje nowe tereny. I upgrade'uje Rajko Repa na poziom 72. Po delikatnej przerwie do głosu znowu dochodzi Lechia Gdańsk i postanowili zaatakować Chojniczankę, dla której będzie to pierwsze spotkanie. Lechia już w drugiej minucie wychodzi na prowadzenie, ale to jakaś kontuzja, ale to nie przeszkodziło Lechii, żeby rozbić Chojniczankę aż 5-0. I co ciekawe, z Chojniczanki przechodzi Ariel Borysiu, który w przeszłości grał w drużynie z Gdańska. Nawet załapał się do pierwszego składu. Legionowia, która atakuje w Jagiellonię Białystok. Trochę samobójcza akcja ze strony drużyny z Legionowa, ale tutaj mamy 1-1, no ale nic to nie zmieniło. Josue dwie bramki, jeszcze Romanczuk, Jagiellonia 3-1. I tym samym, chyba można tak powiedzieć, zostało nam ekstraklasowe towarzystwo, bo zostało 18 zespołów, cała lista prezentuje się w ten sposób. Mapa nam prezentuje się w ten sposób. Nadal dużo jeszcze pustych terenów do zdobycia. I z ciekawostek, do tego towarzystwa ostał nam się Radom jak Radom, który nie miał dosłownie żadnego losu. To są ich bazowe tereny. Ostatnie 18 zespołów. Kto będzie następny atakować? I będzie to znowu Lechia Gdańsk. I myślałem, że będą atakować Olimpię Elbląg, no ale już tutaj widzimy, że to pójdzie w ten teren tutaj. I bez większych kosztów upgrade'ują Duszana Kuciaka do 78 i on chyba jest najlepszym goalkeeperem w naszym imperializmie teraz. Obyło się bez krwi, teraz Karkonosze Jelenia Góra,
który jest chyba w tym towarzystwie najgorszym zespołem i chyba uznali, że nie mają nic do stracenia i atakują Śląsk Wrocław. Oczywiście, mieliśmy niespodzianki, ale tutaj nie wierzę. Zobaczmy, oj, Wojciechowski i Exposito, dwójka napastników po dublecie. I to wygląda tak, jakby Śląsk Wrocław obrał sobie za cel zjednoczenie Górnego i Dolnego Śląska. Elana Toruń, ich też już dawno nie mieliśmy, ale oni, jak tutaj widzimy, przejmują sobie teren. Mateusz Fox z kolejnym upgrade'em, jeszcze jeden i będzie złotą kartą. Jagiellonia Białystok i oni też na razie nie bawią się w bitki, przejmują teren. A upgrade otrzymuje nie kto inny jak Josue. O, czy będzie Radomiak? Nie, nie będzie Radomiaka. To będzie GKS Jastrzębie, który, jak tutaj widzimy, odważnie przejmuje kolejne ziemie. A mówię, że odważnie, no bo teraz ta ich granica ze Śląskiem Wrocław jest zdecydowanie dłuższa. Ale za to upgrade'ują Ricardo Vaza, który już ma 70 overalla i gdyby Śląsk Wrocław ich zaatakował i przede wszystkim wygrał, no to ten prawy pomocnik by im się przydał. No jeszcze nie Radomiak, będzie tutaj Resovia, która podobnie jak ich poprzednicy weźmie sobie ziemię. I zupgrade'owany zostanie Sebastian Thiel. O proszę, znowu Elana. I znowu przyłącza do siebie ziemię niczyje, upgrade'ując tym samym Mateusza Szwocha do 75 overall. Ale ja wiem, wiem, wy chcecie mięska. Zobaczymy, kto teraz się wylosuje. Może Radomiak O! Ha! Ale wyczarowałem. Radomiak miał bardzo dużo ewentualnych terenów do przejęcia, ale atakują Ostrowiec Świętokrzyski. Ekstra klasa versus czwarta liga. Chyba wiem, kto to spotkanie wygra. 5-1 Pedro Enrique z hat-trickiem. Tym samym brawo, panie Radomiak. Nowe tereny dla ciebie. Następna będzie Termalika. No i wybrali najcięższego rywala, jakim jest Korona Kielce. Faworytem w tym starciu, jak widzimy, Korona Kielce. Chociaż Termalika też sobie fajnie radziła. Oj, Michał Pazdan z kontuzją i Stasik ze strzeloną bramką. No i zobaczmy, i to Termalika wygrywa z Koroną 2-1. Wow. Oczywiście Łukasza Piszczka i Plawsicia. Zatem do Termaliki sprowadzam Lukasa Podolskiego. Mogłem sprowadzić jeszcze i Diego Lopeza, no ale wiem, że on ma kontuzję obecnie, w piłkę no nie gra, więc... Dla mnie bardziej naturalnym wyborem był Lukas Podolski, chociaż atrybuty fizyczne, no, zdecydowanie gorsze. Tak zatem prezentuje się nam ta nasza Termalika. Ale oczywiście gratulacje dla Termaliki, która przyjmuje, no, niemałe tereny. Ale trzeba przyznać, że te granice strasznie tutaj dziurawe. Bo teoretycznie to by mogło należeć do Termaliki, bo ten teren jest całkowicie otoczony przez nich. Ale nie chcę, żebym za darmo dostawali upgrade'y, więc jeżeli chcą to przejąć, no muszą w to trafić po prostu. Następnie mamy Zawiszę Bydgoszcz. Będą atakować ten taki ala różowe terytorium. Co za tym idzie, jest to mecz z Polonią Środą Wielkopolską. Łubu dubu, wiadomo co dalej, jak ostatnio tak powiedziałem, to Polona wygrała, ale nie zdziwię się, jeżeli Grosicki zaraz będzie grać w Zawiszy, który... A nie, to Goliński strzelił jeszcze tutaj dramę. No i 4-0 na spokojnie, jeszcze Buczma dołożył 2 gole. No i Zawiszy przeszedł Kona, no i przede wszystkim napastnik Bojas, całkiem dobrze oceniony na 62, ale 56 overalla to też jeden z najwyższych overalli domyślnych w Polonii Środzie, więc chciałem, żeby ta dwójka po prostu grała. No naprawdę całkiem imponujące terytorium. O, bardzo, bardzo dawno nie mieliśmy Wisły Kraków, która tutaj się trafiła i atakują Termalikę. Jak widzimy, to Termalika jest faworytem, żeby wygrać to spotkanie. Kiedy Wisła spała przez ten czas, wzmacniała się ekipa z Niecieczy, 15 minut bez bramki i to Wisła Kraków po bramce Rodado w 42 minucie wygrywa. Podolski, Piszczek oraz Plawsić przechodzą do Białej Gwiazdy. I tak prezentuje się ten skład, oczywiście Piszczek, Plawsić na lewej i Podolski na środkowym napastniku. Także dziękujemy Termalice za udział w zabawie, naprawdę dobrze sobie radzili, no ale to wszystko przejmuje Wisła Kraków. O, czy to będzie znowu Wisła Kraków? 2 razy z rzędu, no, poczuli krew. No i bardzo mądre zachowanie, tutaj nie trzeba raczej przykładać linijki, to jest przejęcie tej dziury tutaj. Jak ja ci losie dziękuję, teraz ten herb można jakoś ładniej ustawić. I Plawsić ma już 79 overalla, bardzo blisko, żeby przekroczyć 80. No to kręcimy, czy to będzie znowu 3 raz z rzędu Wisła Kraków? Nie, to będzie Kotwica Kołobrzeg.
No, dla nich zdecydowanie lepiej byłoby zaatakować Polonę. No i tak, kochani, też się dzieje. Zatem łubu dubu, wiadomo o co chodzi. Mich Milachowski z pierwszą bramką i to on w drugiej minucie ustawił mecz. Kotwica przegrywa z Polonią środą 1-0. Co oni robią? Zmieniłem formację Polonii na trzech obrońców, bo mają naprawdę świetnych środkowych obrońców i szkoda, żeby Szymonowicz czy Zech się marnowali kosztem Rzeźniczaka. Tutaj Żubrowski i Oliveira, którzy przeszli z Kotwicy. Oczywiście na lewej Grosicki, no i Dramę i Bojas na ataku. Ej, ten projekt wygląda naprawdę dobrze, podoba mi się. O kurde, Polonia teraz jest oceniana na dwie gwiazdki, a zaczynali od połówki. I teraz, kochani, co najważniejsze, Kotwica zostanie usunięta z mapy, a Polonia przejmuje duży, duży teren. To teraz będzie atakować GKS Jastrzębie. Mają tutaj jeszcze jeden pusty teren do zdobycia, ale odważnie zaatakują Śląsk Wrocław. W GKS-ie Jastrzębie jest ten Was 70 overalla, który na pewno by zainteresował Śląsk Wrocław. Ojojoj, tylko 1-0 Śląsk wygrał. Ledwo co, a mielibyśmy kolejną niespodziankę, no ale to ekipa z Wrocławia wygrywa. I musimy zrobić tak, że Samy Stalar musi zejść sobie na ławkę, na przykład na kosztem Żuchowskiego, Kądzior na lewą, no i na prawą ten Was. Po raz kolejny Wisła Kraków. Ty, oni robią dosłownie to, co chciałem, czyli oni lepią te dziury, które tutaj były. No ale oczywiście nie robią tego za darmo. Plawsić 81 overalla już. No i znowu do akcji dochodzi Śląsk Wrocław. A kurde, myślałem, że zaatakują Lech Poznań, ale to jest po prostu przejęcie nowych terenów. I upgrade oczywiście otrzymuje Erix Exposito, już 77 overalla. Olimpia Elbląg. No i oni atakują centralnie w dół, a to oczywiście przejęcie kolejnych terenów. A co za tym idzie z kolejnym upgrade'em? Denis Gojko. Kluby się zbroją się, no bo wiedzą, że już się robi niebezpiecznie. Polonia Środa, Wielkopolska. Od jej istnienia zależy, w jaką stronę uderzą i to będzie chyba Lechia. No tak, nie trzeba strzałki przystawiać, to jest atak na Lechię Gdańsk. Po gwiazdkach, jak widzimy, Lechia wcale nie ma aż takiej wielkiej przewagi. Łubu dubu, wiadomo co, ja nie patrzę. Ojojoj, 3-0, tak łatwo poszło Lechii Gdańsk. Nie spodziewałem się tego. No cóż, zatem Szymonowicz, Jakub Rzeźniczak oraz przede wszystkim Kamil Grosicki dołączają do Lechii Gdańsk. No, defensywa wygląda bardzo mocno, szczególnie z tym Kuciakiem, 78, ale tutaj też jest Grosicki, 81. Gratulacje dla Polonii Środy, ale no niestety w tym momencie ich herb musi zniknąć. A Lechia, zobaczcie ile nowych terenów, o kurde. Muszę przyznać, że wygląda to co najmniej imponująco. Zostało nam 10 drużyn, może nie tyle co najlepszych, tylko te, które zdołały się utrzymać przy życiu. No i teraz mamy Elenę Toruń. No i to chyba nie jest najmądrzejszy ruch, bo atakują Lechię Gdańsk. Faworytem oczywiście Lechia, ale Elena potrafiła zaskoczyć, chociaż Mena strzela pierwszą bramkę, no i Lechia znowu bez większych problemów wygrywa swoje spotkanie 3-0. No i nabytki nie takie złe, Wallo dołącza do Lechii, Łukasz Sekulski i przede wszystkim Mateusz Szwoch, 75 overalla. Lechia z kolejnymi podbojami. 9 zespołów do końca i trafi się Jagiellonia, tak, dokładnie, Jagiellonia. I ta drużyna zbiera wolne tereny dookoła nich. Ale z upgrade'em dla Josue teraz ma 80 overalla. Resovia. No i tym razem Jagiellonia nie uchroni się od potyczki, bo atakują ich zawodnicy z Rzeszowa. Faworytem oczywiście Jagiellonia, która już w pierwszej minucie wychodzi na prowadzenie po bramce Imaza. No i ostatecznie Imaz dołożył jeszcze jedną, plus Josue, 3-0 dla drużyny z Białegostoku. Małecki, Łyszczarz oraz Sebastian Thiele dołączają do Jagi. I bardzo ładne tereny Jagiellonia przejmuje. Tylko 8 zespołów Olimpia Elbląg. I oni cały czas ekspansja na południe. I znów upgrade'ują Denisa Gojko. No jeszcze kilka upgrade'ów i może na coś się przyda ten zawodnik. Mamy Śląsk Wrocław. Ha, no proszę, zobaczcie jak się wstrzelili tutaj w ten pusty teren. I pan Erik Exposito zaraz będzie mieć 80 overalla. Potężna Lechia nam się wylosowała. Musiałem dwóch linijek użyć, ale jak tutaj widzicie, o ledwo co, ale zahaczyli było, widzę Łódź, ale ostatecznie przyjmują teren. Zatem z kolejnym potężnym upgrade'em Kamil Grosicki, 80
3. No i proszę, Radomiak Radom. Ale teraz pokusił się o Wisłę Kraków. Zatem zobaczmy, no Wisła ma indywidualność, na przykład Plawsić 81, na razie bez bramek. Aj, tylko 1-0. Villar zdobywcą gola dla Białej Gwiazdy. Do Wisły dołącza Rafael Rossi, Rafał Wolski oraz Pedro Enrique. I w Wiśle przyda się Rossi, delikatnie lepszy od Gity na środkową obronę i Pedro Enrique, no lepszy od Rodado o 3 overalla. 7, tylko 7 zespołów, w tym Olimpia Elbląg. No i znowu, potężna Lechia Gdańsk. Albo zdobywać kolejne tereny, jak widzicie na środku jest strzałka. No i to nawet nie trzeba linijki przykładać. Co za tym idzie, Grosicki z kolejnym upgrade'em, 85 overalla. Śląsk Wrocław. Musiałem się upewnić, czy nie zaatakują tego terenu tutaj, ale nie zaatakują i to będzie wielki pojedynek o wielkie tereny. Śląsk, Wrocław, Wisła, Kraków, to będzie mecz o południe Polski. Obie ekipy na praktycznie tym samym poziomie. Bardzo ekscytujące i ciekawe widowisko nam się tutaj powinno narodzić, chociaż w pierwszych 20 minutach cały czas 0-0. No dobra, już pół godziny gry za nami. O, Villar zdobywcą bramki. Dobra, do końca sobie zobaczymy to spotkanie. Mam nadzieję, że to was nie zanudzi. No to będzie jedyne takie spotkanie. Godzina gry, cały czas Wisła Kraków prowadzi. Ciągle tutaj dużo zmian. Czerwona kartka Jarocha, 10 minut ma Śląsk Wrocław, aby zwyciężyć, ale nie zwycięży. Śląsk przegrywa 1-0 i to jeszcze grali w przewadze jednego zawodnika, ale mimo wszystko Ricardo Vaz, Damian Kondzior oraz przede wszystkim Erik Exposito dołączają do Wisły Kraków. No i tutaj trochę pomieszałem z formacją, Exposito i Pedro Enrique na ataku. Tu jest Podolski jako środkowy napastnik, środkowy pomocnik, lewy pomocnik Plawszyć i Kondzior, prawy pomocnik. No poza tym prawym obrońcą Jarochem, który ma tylko 61 overalla, no ta Wisła Kraków wygląda naprawdę, naprawdę mocno, tylko mam nadzieję, że no nie namieszałem za bardzo z tą formacją, ale ja wiem, że wy chcecie to zobaczyć. Śląsk Wrocław niestety odpada i Wisła Kraków zdobywa jego tereny. Błagam, zestrzelcie to, to jest tak irytujące, te główienko tutaj. No bo herbu Wisły przez to nie mogę idealnie na środek dać. 6 ekip, które przetrwały, wylosuje nam się teraz Olimpia Elbląg i to jest atak na Lechię Gdańsk. Zatem Kamil Grosicki, 85 overalla, będzie mieć szansę w końcu się wykazać. No i w sumie się wykazał, bo strzelił bramkę, Olimpia wygrywa 2-0. Do Lechii przenoszę tylko tego Denisa Gojko, on raczej mimo wszystko i tak się za bardzo Lechii to raczej nie przyda. Chociaż tutaj na ławeczkę znajdzie swoje miejsce. Ale miejsca już nie ma dla Olimpii Elbląg na mapie, cała praktycznie północ. Dla Lechii było prawie 90 zespołów, teraz zostały nam 5 i to będzie, nie, myślałem, że Wisła Kraków, ale to będzie Lech Poznań po dłuższej przerwie. I Lech spróbuje odbić Imperium Lechii Gdańsk. Mimo wszystko, no to faworytem, patrząc na gwiazdki, jest Lech Poznań. Ale no zobaczmy, Grosicki jeszcze nie miał okazji w barwach Lechii grać z tak mocnym rywalem. No niestety, imperializm jest brutalny, ale uwaga, Dąbrowski z kontuzją, Morawski wchodzi. Na pewno jest to delikatne osłabienie kolejorza, ale Grosicki strzela bramkę na 1-0, ale jeszcze Chotić nie trafia karnego. No tutaj się wszystko układa pod Lechię Gdańsk, szwoch na 2-0, no i Lech Poznań, no już ma za mało czasu, chociaż Wilak strzela, ale no nie wystarczyło czasu, Lechia Gdańsk wygrywa z Lechem Poznań. Zatem Dino Chotić, Damian Dąbrowski oraz Jasper Kallström dołączają do Lechii Gdańsk. Tutaj mógłby jeszcze Diudis dołączyć, no ale jak pamiętacie, na bramce jest Kuciak, więc ten drugi, bardzo dobry bramkarz im się nie przyda. Przyda im się właśnie uzupełnienie środkowej pomocy. Kallström, Dąbrowski, no i tutaj za Kapaniego Chotić. No cóż to są za upgrade'y. I Lechia jest oceniona na 3,5 gwiazdki. I według mnie oni są zdecydowanie największym faworytem. Zostały nam 4 zespoły i znowu do akcji dołącza Lechia Gdańsk. Oni mają tutaj sporo dziur, no ale oczywiście mogą zaatakować i Wisłę, i Widzew. Z tą Jagiellonią będzie ciężej, ale i tak mogą zaatakować. No i kochani, robią to jak widać, wstrzelili się między te ziemie niczyje, a Widzewem Łódź.
Tak nam prezentuje się skład Jagiellonii, a tak Lechii Gdańsk. I można powiedzieć, że to jest spotkanie o trzecie miejsce, no bo drużyna, która przegra, będzie czwartą. O, Clemens z kontuzją, środkowy obrońca w Jagiellonii. On jakoś mocno overallowo dobry nie był. I kończy się nam pierwsza połowa i cały czas bez bramek. Dąbrowski, czerwona kartka. Aj, tutaj się może wiele wydarzyć. Problemy Lechii Gdańsk, która jest faworytem tego spotkania. Ale Grosicki w 73 minucie strzela bramkę. Jeszcze kilka minut dla Jagiellonii i koniec! Lechia Gdańsk po jednej bramce i w graniu w 10 wygrywa. Ale ostatecznie Paweł Wszołek, Jesus Imaz oraz Josue 80 overalla przechodzą do Lechii. Wszołek nie załapał się do wyjściowej jedenastki, ale załapali się Jesus Imaz i Josue i ten skład. Boże, jaki on jest mocny. Mocne są również zdobycze terytorialne Lechii. No nie ukrywam, te dziurki tutaj są trochę irytujące. Zatem przejdźmy do finałowej trójki. Ten Widzew Łódź tutaj jest troszeczkę tak na doczepkę i znowu wylosuje nam się Lechia Gdańsk. I Lechia niczym snajper ustrzeliła ziemię niczyją tutaj. I wy doskonale wiecie, co to oznacza. I ma też 87 overalla, yeah. Wisła Kraków, no ten Widzew Łódź się nie trafi, nie ma szans, nie ma szans. Jak widzicie, Wisła ma tutaj dużo łakomych kąsków. Ale jak tutaj widzimy, woleli zaatakować Widzew Łódź. Faworytem oczywiście, jak tutaj widzimy, Wisła Kraków, gwiazdka przewagi. Ale nie gwiazdki grają, a piłkarzem. Widzew miał delikatną przerwę. Przypominam, że tam Dani Ramirez, 72 overalla oceniony gra. I tutaj mamy, oj, dużą wymianę ciosów. Wisła prowadzi 2-1. Rozpoczyna nam się druga połowa, 3-1. Podolski strzela, nie, przepraszam, to był Was. Was, który przeszedł z GKS-u Jastrzębie, gdzie bardziej tam zaczynał. No i mamy 4-1, czyli pewne zwycięstwo. No i pewny finał Wisły Kraków z Lechią Gdańsk. Ramirez no niestety nie załapał się do wyjściowej jedenastki. Tutaj widzimy naprawdę dużą rywalizację. Ale wiecie co? Jak pamiętacie, Wisła miała problem z prawym obrońcą, więc skoro to jest finał, no to zróbmy, że Wisła może sobie wybrać kogo chce. No i tutaj Patryk Stępiński. Nie dużo over, ale wciąż lepszy niż Jaroch 61, dlatego o, damy sobie go tutaj, no i ta obrona już wygląda zdecydowanie lepiej. Wiemy, że Wisła zagra z Lechią w finale, w ogóle dwie ekipy z drugiej ligi, ale musimy rozlosować, kto będzie atakować, bo być może ktoś będzie mógł jeszcze zdobyć wolne tereny i przy okazji wzmocnić swój zespół przed finałem. I jeszcze dla przypomnienia, tak nam prezentuje się mapa, Lechia ma więcej terenów. No i to co mówiłem, wezmę sobie teren, nie chcę mi się linijki przykładać, bo akurat to większego sensu nie mam, ale to będzie ten tutaj. I mamy Plawszicia z upgrade'em 83, do Grosickiego mu jeszcze troszeczkę brakuje. Dobrze, no to losujemy jeszcze raz, do momentu jeżeli któraś z drużyn nie uderzy drugą, no i znowu będzie Wisła Kraków. I ona jak uderzy na północ, to raczej będzie Lechia Gdańsk. I jeszcze dla upewnienia, bo myślałem, że może ten teren uderzą, ale nie, uderzają w teren Lechii Gdańsk, a co za tym idzie, przenosimy się do finału wielkiego polskiego imperializmu. No to zaraz zobaczymy. A oczywiście wam pokażę jeszcze składy obu ekip. To jest oczywiście Wisła Kraków. A tutaj mamy Lechię Gdańsk, która wydaje mi się, że no jest zdecydowanie lepiej oceniona. Czy może, no dobra, no jest lepiej oceniona. Czy zdecydowanie gwiazdkowo obie ekipy na tym samym poziomie. Finał sobie zobaczymy. Mój turniej, no mogłem zmienić nazwę na polski imperializm. No już trudno, już trudno. Tutaj jeszcze potwierdzenie, że to jest finał, więc powinien być neutralny, powinno być neutralne boisko. Centrum uwagi Kamil Grosicki. No najlepiej oceniony zawodnik całego imperializmu, 87 overalla, tutaj go teraz widzimy w barwach Lechii Gdańsk, tak samo jak Josue. No mam nadzieję, że was nie przeraży gameplay, że mam nadzieję, że ten gameplay będzie wyglądać całkiem ok. Tutaj widzimy Kuciak się rozgrzewa, najlepiej oceniony bramkarz, 78 overalla. No i niech rozpocznie się show, no kompletnie nie spodziewałem się obu ekip, bardziej myślałem, że tu będzie Lech, Raków, że jakaś niespodzianka być może się pojawi, ale że będą dwie ekipy z pierwszej ligi, do tego w ogóle Piszczek przy piłce, Erik Exposito. I ma z pierwszej piłki, co to jest za dośrodkowanie, ale Kondzior wybija, chociaż Lechia cały czas przy piłce, Konrado, Josue, Kondzior blokuje.
przy narożniku Kamil Grosicki. 10 minuta spotkania. Podolski, ta strącona piłka. Jeszcze Lechia, uderzenie z pierwszej piłki. Szwocha, ale obok słupka. Erik Exposito w kierunku Pedro Enrique. Plavšić. Próba prostopadłego podania, ale Rzeźniczak czujny. No, zamknięte spotkanie tutaj mamy. Wysoko grają zawodnicy Wisły Kraków. Plavšić. O, co? Tam była 38 minuta. Dlaczego się teraz skończył mecz? Okej. Chyba ta gra nie działa najlepiej, no ale nie najlepiej też sobie radzili piłkarze na boisku. 0-0 po pierwszej części spotkania. Pedro Enrique uruchamia tutaj już Kądziora. To może być ta akcja Wisły Kraków. Kądzior, dośrodkowanie, czy tu był spalony? Nie, jednak był spalony. Minął się z tą piłką Erik Exposito. I pierwsza zmiana, Dani Ramirez w miejsce Atanasowa. Czyli ofensywna bardzo zmiana Wisły Kraków. Aj, tutaj błąd nie zostanie naprawiony. Jesus Imaz, ależ teraz wypuścił Szwocha, ale no niestety ta piłka odskoczyła. Bardzo wysoko zawodnicy Wisły Kraków, to może się zemścić. Chociaż teraz Ramirez, ależ teraz genialnie utrzymuje się przy piłce. Ramirez ma sporo miejsca. Odegranie do Lukasa Podolskiego. Erik Exposito chyba pierwszy celny strzał, ale Kuciak łapie. Szwoch, ależ teraz podanie! Co tutaj się wydarzyło w obronie Wisły Kraków? Jesus Imaz biegnie na bramkę, uwaga, jak to się zakończy? Imaz do Kamila Grosickiego i gol! 74 minuta, mówiłem, że tak ofensywna gra może się zemścić na Wiśle Kraków. Zobaczmy, co tu się w ogóle wydarzyło. Ładnie się zachował w polu karnym i Kamil Grosicki z pierwszej piłki, 87 minuta. Lechia Gdańsk 1, Wisła Kraków 0. Biała Gwiazda ma naprawdę bardzo mało czasu, aby zdobyć bramkę wyrównującą. Jest tutaj niby 86 minuta, czyli widzimy końcówkę spotkania. Nie wolno ufać temu zegarowi. Kądzior, dośrodkowanie. Niezła próba, ale Konrado przejmuje, chociaż Kallström. Bardzo złe przyjęcie. Znowu do Kądziora, znowu dośrodkowanie. I Podolski, uderzenie głową, ale czujny Duszan Kuciak. No i gra na czasy, słowacki goalkeeper ewidentnie, jak wznowi. Tu już będzie 90 minuta i chyba nic, Lechii Gdańsk nie zabierze tego zwycięstwa, chociaż od autu Biała Gwiazda. Jeszcze będzie jedna zmiana, która kradnie czas. Ariel Borysiuk za Damiana Dąbrowskiego. No i zobaczymy, ostatnie sekundy, Plavšić do tyłu, do Piszczka, sędzia nie pozwolił. Tym samym Lechia Gdańsk wygrywa cały polski imperializm. No, szansa u bookmachera, kurs to by było, nie wiem, z 10, może 20. Lechia Gdańsk na tym modzie oczywiście nie jest najgorszym zespołem, jaki istnieje, no ale było dużo lepszych. Raków, Lech, Legia, chociażby Jagiellonia czy Śląsk Wrocław, a tutaj mieliśmy finał Wisła Kraków, Lechia Gdańsk, dwie ekipy, które obecnie są w pierwszej lidze. I żeby nie było, wcale nie zrobiłem tego, żeby PLKD nagrał ze mną odcinek. Zobaczmy jeszcze, jak kapitan Duszan Kuciak wznosi puchar ku górze. Lechia Gdańsk zdobywcą imperializmu w sezonie, nie wiem, 23-24. A jeżeli spodobał Ci się ten film, no to tutaj masz imperializm, ale europejski, oparty na europejskich pucharach. A tutaj masz jeszcze inny, fajny film. Ja dziękuję za oglądanie. No i do następnego. Never.